Moim zdaniem czekają nas naprawdę duże i ciekawe sprawy, a to mianowicie przyczyną tego jest wprowadzona w połowie zeszłego roku klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Bardzo potrzebna, jest to nacechą w zasadzie wszystkich dojrzałych systemów prawnych. Jednakże zwrócić należy uwagę tutaj na rzecz, którą nie umiejscowiono bezpośrednio w ordynacji podatkowej, a w przepisie wprowadzającym ten zapis, tą klauzulę. Chodzi mianowicie o kwestie intertemporalne. Pierwotnie klauzula ta miała obejmować zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie przepisów. Niestety na etapie legislacyjnym zmieniono ten pierwotny zamysł i wprowadzono zasadę, która stanowi, że przepisy klauzulowe mogą obejmować nie tyle zdarzenia, które miały miejsce po jej wejściu w życie, tylko skutki prawne, skutki podatkowe, które wystąpią po jej wejściu w życie. Wydawałoby się, że jest to niezbyt istotna kwestia, jednakże ma ona tutaj znaczenie fundamentalne. Jest to przykład, może być uznany za taki przykład, działania prawa wstecz. Podatnicy nie mieli możliwości zastosowania się do tej przyszłej normy, dokonując określonych czynności prawnych, które zostały dokonane i zakończone przed jej wejściem w życie. Natomiast będą musieli te skutki prawne i podatkowe wywodzić na przyszłość. Będą pojawiać się zarzuty naruszenia prawa podatkowego, prawa konstytucyjnego, generalnej zasady niedziałania prawa wstecz i zdecydowanie nie braknie podatników, którzy będą mieli na tyle determinacji, aby powołując się na te zasady przeprowadzić wszystkie postępowania, być może nawet dochodząc do poziomu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na pewno takie sprawy będą i z niecierpliwością czekamy, bo będą naprawdę interesujące, a będą miały fundamentalne znaczenie również dla pozostałych podatników.